czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych, Metamorfozy Lalek, już trwa. Gościmy w studiu Marię Wojtyszko i Jakuba Kroftę. Za chwilę, za sekundkę, właściwie już przed Wami premiera Kasanowy. Jak się czujecie? No teraz to ja się czuję zestresowana. Zaczyna się, tak? Zaczyna się. Nie, ale premiera jest dopiero... Dzisiaj mamy taki pokaz z publicznością, a premiera jest jutro, w sobotę. Czyli właściwie jeszcze nie ma czym się denerwować. Jeszcze nie. Rozumiem. Opowiecie nam historię Kasanowy. Czy zobaczymy lalki w tym spektaklu? Nie, w tym spektaklu lalek nie ma. Chociaż przez to, że to jest spektakl, w którym grają lalkarze, to myślę, że jednak trudno tutaj mówić o takim, że w jakimś teatrze dramatycznym. Ja myślę, że tam się pojawiają takie jakieś pryncypy, które znamy z teatru lalek, to znaczy taki akcent na timing, akcent na takie pewne uproszczenie, szukanie jakichś metafor. Myślę, że to tam wszystko jest, także to jest taki teatr dramatyczny, ale który jest bardzo inspirowany. Słuchajcie, ja przy ostatniej naszej rozmowie miałem przygotowane dla Was pytanie, które padnie teraz, ale mnie to od jakiegoś czasu bardzo interesuje. To znaczy, co to jest teatr lalek dla dorosłych? Jak Wy to rozumiecie? No to w ogóle jest, co w ogóle jest teatr dla dorosłych? No właśnie. I co to w ogóle jest teatr lalek? To jest drugie pytanie. No i się zaczęło. Nie, no my akurat jesteśmy takimi tutaj powiedzmy artystami, którzy się cały czas tak właściwie sami nie potrafią zupełnie dokładnie zlokalizować w tym świecie teatralnym i właściwie, co jest ważniejsze, że my nie mamy nawet takiej potrzeby się po prostu lokalizować. My się czujemy bardzo dobrze pracując z lalkami, czujemy się bardzo dobrze pracując z żywym aktorem i no, tyle. No, po prostu dla nas jest przede wszystkim ważne, o czym mówimy i o czym chcemy opowiedzieć. No bo może ten podział jest po prostu sztuczny. Może potem właściwie do tego szukamy te środki. No właśnie, ja też mam takie wrażenie, że ten podział, że on nie jest potrzebny do niczego. To znaczy, nie wiem, no może jest potrzebny teoretykom, którzy piszą pracę na ten temat, ale tak w żywym teatrze to naprawdę nie ma powodu, żeby robić takie rozgraniczenie. To znaczy, można używać lalek, jeżeli są potrzebne, jeżeli nie są potrzebne, to można pracować z żywymi aktorami i po prostu być otwartym na to. Formalnie nie ma tutaj żadnych różnic, prawda? Właściwie żadnych. Słuchajcie, no oparliście swój pomysł na pamiętnikach postaci niezwykłej, nieprawdopodobnie barwnej, złożonej i chyba do końca ciągle niepoznanej. Tak mam wrażenie, bo przygotowując się do rozmów z Wami, odrobinę przeczytałem na temat Kasanowy i okazuje się, że cały czas takich podstawowych faktów właściwie nie ustalono. Co Wy wydobywacie z tych pamiętników? Kogo szukacie? Kogo chcecie nam pokazać? Mówię oczywiście o postaci Kasanowy. No my przede wszystkim staramy się wydobyć to, że on był bardzo wrażliwym człowiekiem. I to też, myślę, świetnie wydobywa Michał Jarmoszuk, który gra Kasanowę. To jest ta taka delikatność i jakaś taka czułość, która jest bardzo dużo w tej postaci, która nam się kojarzy z jakimś takim cynicznym babiarzem, którym on w ogóle nie był. Tak, dokładnie. No tak większość oczywiście widzów pewnie będzie wspominała o filmu Felliniego. Ale tutaj chyba naprawdę to jest trochę, ta nasza wersja jest, pokazuje tego Kasanowę w trochę innym światle. To nie jest jakiś taki starzejący się facet, który po prostu szuka swojego miejsca w świecie. To jest, w tym naszym przypadku, to jest po prostu człowiek przede wszystkim, który się cieszy życiem, który
który jest takim koneserem po prostu życia, nie? Takim adoratorem życia i wszystkiego, co życie przynosi. To znaczy nie tylko seks oczywiście, który jest takim trochę klisze już w połączeniu z Kasanową, ale też w ogóle w relacji do ludzi. On bardzo ładnie napisał chyba we wstępie do tych pamiętników: Vixi, a jednak ciągle żyje. Używa łaciny, tak? Żyłem, a jednak nadal żyje. Tak, bo on miał takie życie, które tak naprawdę to jest życie 10 osób. I ja myślę, że to jest fascynujące i wspaniałe i tego się powinniśmy od niego uczyć. Żeby żyć właśnie takim życiem, żeby nie bać się przekraczać pewnych granic, no bo co się może zdarzyć? No, najwyżej się pomylimy, najwyżej zrobimy błąd. Ale lepiej jest żyć niż siedzieć i się bać życia. Ciągle czekać na to życie. Na początku tego spektaklu aktorzy przeczytają taką listę wszystkich jego dzieł literackich, bo Kasanowa sam siebie traktował przede wszystkim jako pisarza. I to jest naprawdę taki zasięg, jaki on miał. Najlepiej właściwie świadczy, że on naprawdę nie miał potrzeby się specjalizować w czymś i w tym być o to, co dzisiaj tak na co wszyscy czują, że taki nacisk, nie, na taką specjalizację, że trzeba musisz być czymś zająć czymś i w tym być najlepszy. On w ogóle tak nie myślał. A najlepiej by było, jakbyś w wieku 5 lat zaczął się uczyć chińskiego, bo on się przecież kiedyś przyda. Tak. Prawda? To jest Kasanowa to rzeczywiście chyba postać, w której jak w soczewce odbija się cała epoka, w której żył, albo której był częścią, bo może tak należałoby powiedzieć, a jednak te ostatnie lata, które spędził na zamku w Czechach, to już tragedia, tak trochę mi się wydaje, prawda? W sensie, no, był tam męczony, w ciągłym konflikcie ze służbą, bezzębny, schorowany, jakiś taki trochę rozgoryczony może tym życiem, które minęło, a jednocześnie właśnie tam popełnia te swoje pamiętniki i z nich przecież bije, no, bardzo, może nie tyle radosny, nie krotochwilny, ale jednak przyjemny obraz życia, które za Kasanową. Tak, no to akurat stwierdza taki fakt, że literatura, w ogóle pisanie często ma taką funkcję po prostu leczniczą chyba trochę. I no, jest mnóstwo przecież pisarzy, którzy niby że wypisują niby z tych swoich trosk i jakichś zmęczeń. Też opowiadanie historii w ogóle jest takim sposobem na to, żeby życie było mniej ciężkie, więc dla mnie jest absolutnie zrozumiałe, że on siedząc w tych Czechach, w których bardzo narzekał na to, że jest zimno cały czas, bo jak ktoś jest przyzwyczajony do życia we Włoszech, no to w Czechach jest mu po prostu zimno, że on przypominał sobie te wszystkie piękne historie ze swojej młodości i myślę, że musiało mu to po prostu jakoś pomagać. Ja z niecierpliwością czekam na wasze pokazy. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Czwarta edycja festiwalu trwa. Bawmy się zatem. Bawmy się. Dziękujemy. Dziękujemy.